Witajcie drodzy widzowie! Dziś ze stoickiej perspektywy omówimy, jak radzić sobie z irytującymi ludźmi, których możesz spotkać w swoim życiu. Filozofia stoicka stara się zachować spokój i spokój wewnętrzny. Ale jak to działa? Kiedy spotykamy niepokojących ludzi, jak możemy zminimalizować ich wpływ na nas? Oto nasze odpowiedzi. Stoicyzm to filozofia wywodząca się z czasów starożytnej Grecji i Rzymu, która uczy nas, że możemy być szczęśliwsi i bardziej produktywni, utrzymując emocje pod kontrolą i podchodząc do wydarzeń w świecie zewnętrznym z logicznej perspektywy. Słowo klucz – kontrola. Stoicy skupiają się na rzeczach, które mogą kontrolować, własnych myślach, własnych reakcjach, własnych działaniach. A co z rzeczami, na które nie mamy wpływu? Tutaj właśnie wchodzi w grę płynie z prądem. Niepokojący ludzie często wkraczają w nasze życie w sposób, nad którym nie mamy kontroli. Nie mamy bezpośredniej kontroli nad ich obecnością, słowami i zachowaniem. Jednak to, jak na nie zareagujemy, zależy wyłącznie od nas. Ta podstawowa stoicka zasada będzie stanowić rdzeń naszej dzisiejszej rozmowy. Kiedy wchodzimy w interakcję z tymi ludźmi, nasza pierwsza reakcja często może być automatyczna i emocjonalna. Może jesteśmy źli, smutni lub niespokojni. Filozofia stoicka daje nam jednak możliwość wyjścia poza naszą początkową reakcję emocjonalną i spojrzenia na sytuację z szerszej perspektywy. Dzięki temu będziemy bardziej odporni emocjonalnie i racjonalni. Jak zatem sprawdza się ta szeroka perspektywa? Po pierwsze, gdy spotykamy osobę zakłócającą porządek, możemy spróbować zrozumieć, dlaczego zachowuje się ona w taki, a nie inny sposób. Może ma zły dzień, może boryka się z trudnościami w życiu. Ta perspektywa pozwala nam rozwinąć w stosunku do nich pewną empatię, zamiast być bezpośrednio dotkniętym ich zachowaniem. Empatia może uspokoić nasze reakcje emocjonalne i umożliwić nam podejmowanie zdrowszych, bardziej racjonalnych decyzji. Wreszcie filozofia stoicka radzi nam, abyśmy w każdej sytuacji wzmacniali nasze wewnętrzne twierdze. Utrzymanie własnego wewnętrznego spokoju ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia wpływu zakłócających porządku ludzi. Dzięki temu stajemy się bardziej odporni na nieuniknione wyzwania życia. Teraz, gdy rozumiemy podstawy stoicyzmu, jesteśmy gotowi do dalszego badania, w jaki sposób można zastosować tę filozofię do radzenia sobie z irytującymi ludźmi. Kontynuujmy naszą pierwszą metodę – zarządzaj swoimi percepcjami. Metoda 1 – zarządzaj swoimi percepcjami. Drodzy widzowie, pierwszym krokiem do zostania stoikiem jest zarządzanie naszą percepcją. W dzisiejszych czasach to, jak sobie radzimy z irytującymi ludźmi, którzy mogą pojawić się w każdej chwili, zależy w dużej mierze od naszej percepcji. Jak więc możemy zarządzać tymi spostrzeżeniami? Filozofia stoicka uczy, że to nie same wydarzenia, ale nasze reakcje na nie czynią nas szczęśliwymi lub nieszczęśliwymi. Ktoś może cię krytykować, w takim przypadku zamiast traktować tę krytykę jako osobisty atak, być może możesz potraktować ją jako informację zwrotną. Ta niewielka zmiana perspektywy może mieć duży wpływ na twoje zdrowie emocjonalne. Najpierw nauczmy się opóźniać nasze reakcje. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się niekomfortowo, cofnij się o krok, zamiast natychmiast reagować. Oceń tę sytuację, czy naprawdę zasługuje na taką reakcję? A może mogę odetchnąć i ocenić sytuację bardziej obiektywnie? Jest to niezastąpione narzędzie stoików, zwłaszcza gdy mają do czynienia z irytującymi ludźmi. Następnym krokiem jest rozpoznanie negatywnych myśli i przekształcenie ich. W momencie, gdy zauważysz myśl, zakwestionuj jej realność. Czy ta osoba celowo mnie niepokoi, czy to tylko moje odczucie? Zadawanie sobie tego typu pytań pomaga skupić się na tym, co naprawdę ważne i pozwala uniknąć niewygodnych sytuacji. Wreszcie, każdego dnia świadomie kieruj się ku pozytywnym postrzeganiom. Rozpoczynając dzień rano, zastanów się, jak zareagujesz na wyzwania, które możesz napotkać. Dzięki temu będziesz przygotowany psychicznie i będziesz mieć solidniejszą strukturę mentalną podczas codziennych interakcji z zakłócającymi spokój ludźmi. Zarządzanie własną percepcją jest kamieniem węgielnym stoicyzmu i jest niezbędne w radzeniu sobie z irytującymi ludźmi. Ta metoda to umiejętność, której możesz często używać w życiu codziennym i która pomoże ci stać się bardziej odpornym emocjonalnie. Przejdźmy teraz do naszej drugiej metody zwanej ustaw dystans emocjonalny i nauczmy się, jak zachować zdrowy dystans od irytujących ludzi. Metoda 2 – STW zamknięte RZ dystans emocjonalny.
Drugim ważnym krokiem w radzeniu sobie ze stoickim podejściem do irytujących ludzi jest dystans emocjonalny. Dystans emocjonalny utrzymuje nasze emocje w równowadze, pozwalając nam logiczniej i spokojniej reagować na niepokojące sytuacje. Jak zatem osiągnąć dystans emocjonalny? Po pierwsze, pomyśl o sobie jako o obserwatorze w swoich interakcjach z tymi ludźmi. Dzięki temu możesz obiektywnie ocenić zachowanie drugiej osoby, tak jakbyś oglądał film. Ta perspektywa pozwala nie brać rzeczy do siebie i zachować obojętność emocjonalną. Jednym ze sposobów utrzymania dystansu emocjonalnego jest próba zrozumienia zachowania drugiej osoby. Często ludzie mogą wykazywać destrukcyjne zachowanie z powodu własnego wewnętrznego konfliktu lub stresu. Rozważenie przyczyn takich zachowań i zrozumienie, że nie są one osobiste, pomoże Ci zapanować nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Uważaj także, aby nie wciągać się mentalnie w te sytuacje, aby zachować emocjonalny dystans. Jeśli ktoś próbuje Cię rozgniewać, podejmij świadomy wysiłek, aby nie wpaść w tę pułapkę. Wymaga to stoickiej dyscypliny, ale możesz rozwinąć tę umiejętność poprzez praktykę. Inną techniką jest głębokie oddychanie i medytowanie w sytuacjach naładowanych emocjonalnie. Techniki te pomagają złagodzić bezpośrednie obciążenia emocjonalne i przywrócić Cię do spokojniejszego, zebranego stanu. Wreszcie, praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak codzienna medytacja lub poświęcenie czasu dla siebie, zwiększa ogólną odporność emocjonalną. Dzięki temu możesz być lepiej przygotowany emocjonalnie w obliczu trudnych sytuacji i łatwiej jest zachować dystans emocjonalny. Dystans emocjonalny jest niezbędną umiejętnością stoickiego stylu życia i pozwala radzić sobie z niewygodnymi sytuacjami, które spotykasz w życiu codziennym. Rozwijając tę umiejętność, możesz chronić swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Metoda 3. Podejdź z empatią. Stoiki wykorzystują empatię jako ważne narzędzie, próbując zrozumieć, dlaczego ludzie wykazują określone zachowania. Ta metoda pozwala nam opracować bardziej wyrozumiałe i skuteczne podejście do irytujących ludzi. Empatia to zdolność rozumienia uczuć, myśli i doświadczeń innych osób. Kiedy spotykasz niepokojącą osobę, możesz przyjąć wobec niej bardziej wyrozumiałą postawę, próbując zrozumieć podstawowe przyczyny zachowania tej osoby. Ten proces może pomóc Ci zdać sobie sprawę, że być może daną osoba ma po prostu zły dzień lub doświadcza poważniejszych problemów osobistych. Kiedy okazujemy empatię, ważne jest oddzielenie punktu widzenia drugiej osoby od własnego. Oznacza to ocenę uczuć, myśli i motywacji tej osoby niezależnie od osobistych spostrzeżeń. Takie podejście pozwala zachować spokój i obiektywizm nawet w sytuacjach naładowanych emocjonalnie. Aby poprawić empatię, spróbuj używać technik aktywnego słuchania podczas interakcji z drugą osobą. Aktywne słuchanie polega na uważnym słuchaniu tego, co mówi druga osoba, zatwierdzaniu tego i okazjonalnym komentowaniu, aby pokazać, że rozumiesz. Dzięki temu druga strona poczuje się bardziej komfortowo i wzmocni komunikację między wami. Spróbuj także poprawić swoją inteligencję emocjonalną. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia i radzenia sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych osób. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mogą opracować skuteczniejsze strategie radzenia sobie z niepokojącymi sytuacjami. Empatia promuje także wzajemne zrozumienie i szacunek. Pomaga to zachować zdrowe relacje, szczególnie w trudnych i stresujących środowiskach. Empatyczne podejście może mieć pozytywny wpływ na drugą osobę i umożliwić jej komunikację z Tobą w bardziej konstruktywny sposób. Podsumowując, empatia zajmuje ważne miejsce w stoickim stylu życia. Rozwijanie tej umiejętności pozwala nie tylko być bardziej wyrozumiałym w kontaktach z irytującymi ludźmi, ale także radzić sobie w tych sytuacjach mniej stresująco i efektywniej. Metoda 4. Ogranicz interakcje. Przyjęcie stoickiego podejścia do postępowania z zakłócającymi spokój ludźmi czasami wymaga świadomego ograniczenia naszych interakcji z tymi ludźmi. Ta metoda jest ważna dla ochrony siebie i skierowania swojej energii na bardziej pozytywne interakcje. Ograniczanie interakcji może oznaczać ograniczenie komunikacji fizycznej lub cyfrowej. Może to obejmować praktyczne kroki, takie jak ograniczenie kontaktu z określonymi osobami, blokowanie ich w mediach społecznościowych lub minimalizowanie wysyłania SMS-ów. Jednak przy stosowaniu tych ograniczeń ważne jest, aby zachować wdzięk i szacunek. Wyznaczanie granic pomaga zachować poczucie własnej wartości i pewność siebie. Stawianie na pierwszym miejscu własnych potrzeb pokazuje, że cenisz własne dobro i nie pozwalasz, aby inni mieli na ciebie negatywny wpływ.
Filozofia stoicka podkreśla znaczenie indywidualnej autonomii i osobistych granic. Ograniczając interakcje, podejmując te decyzje, bądź ze sobą szczery. Weź pod uwagę wpływ, jaki wywierają na ciebie osoby zakłócające porządek. Jeśli daną osoba stale wywołuje u ciebie negatywne emocje, takie jak stres, smutek lub złość, sensowne może być ograniczenie interakcji z tą osobą. Podczas tego procesu ważne jest, aby jasno i wyraźnie wyrazić swoje granice. Wyjaśnij drugiej osobie, jakie zachowania są niedopuszczalne i jakie konsekwencje wystąpią, jeśli te granice zostaną naruszone. Wyjaśnia to oczekiwania obu stron i zapobiega potencjalnym nieporozumieniom. Ustalając limity, pamiętaj o ich konsekwentnym i uczciwym egzekwowaniu. Celem ograniczenia interakcji jest ochrona siebie i budowanie zdrowszych, bardziej produktywnych relacji. Dlatego ustalenie tych ograniczeń w logiczny i wyważony sposób gwarantuje efektywność procesu. W rezultacie ograniczanie interakcji jest ważną częścią stoickiego stylu życia. Ta metoda pomaga zarządzać relacjami z wymagającymi ludźmi i poprawiać ogólną jakość życia. Zachowując szacunek do siebie i innych ludzi, możesz prowadzić spokojniejsze i bardziej kontrolowane życie. Metoda 5. Zmień fokus. Podstawową zasadą stoicyzmu jest skupienie się na rzeczach, które możemy kontrolować. Kiedy spotykamy osoby zakłócające porządek, możemy zdecydować się na priorytetowe traktowanie własnego spokoju ducha i rozwoju osobistego, zamiast skupiać się na tych osobach. Przesunięcie uwagi oznacza przekierowanie energii z dala od zachowań irytujących ludzi i skierowanie jej na własne cele i wartości. Proces ten chroni cię przed negatywnym wpływem tych ludzi, jednocześnie zachęcając cię do rozwoju jako samowystarczalna i niezależna jednostka. Aby wdrożyć tę metodę, dokonaj świadomych zmian w swoich codziennych czynnościach i myślach. Na przykład, jeśli masz w pracy irytującego kolegę, ogranicz swoje interakcje z nim i skup się bardziej na pozytywnych aspektach swojej pracy, osiągnięciach lub konstruktywnych relacjach. Może to zwiększyć ogólną satysfakcję z pracy i zmniejszyć negatywne emocje. Jednocześnie zmień orientację, kwestionując, na czym się koncentrujesz w obliczu trudnych sytuacji. Zamiast rozwodzić się nad wyzwaniami, które napotykasz, zastanów się, czego możesz się z nich nauczyć i jak możesz się rozwijać. Każde wyzwanie można postrzegać nie jako przeszkodę do pokonania, ale jako szansę na rozwój osobisty. Możesz użyć narzędzi takich jak medytacja lub praktyki uważności, aby zapewnić sobie pozytywne wskazówki. Tego typu praktyki pomagają twojemu umysłowi skupić się na chwili obecnej i pozwalają odwrócić uwagę od niepokojących wydarzeń w przeszłości lub przyszłości. Rozwijaj także jasne zrozumienie tego, co jest ważne w twoim życiu. Zidentyfikuj swoje osobiste wartości, cele i pasje i żyj zgodnie z nimi. Dzięki temu czynniki zewnętrzne nie będą łatwo tobą wstrząsać i sprawią, że twoje życie stanie się bardziej znaczące. Zmiana punktu ciężkości ma kluczowe znaczenie nie tylko w przypadku radzenia sobie z irytującymi ludźmi, ale także w celu prowadzenia szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Ta umiejętność pozwala ci być bardziej odpornym na nieuniknione wyzwania życiowe. Metoda 6. Zastanów się nad swoimi celami. Filozofia stoicka zachęca do ciągłego kwestionowania sensu życia i naszych osobistych celów. Kiedy mamy do czynienia z niepokojącymi ludźmi, zbadanie naszych prawdziwych celów leżących u podstaw naszych reakcji na te osoby może przynieść zdrowszą perspektywę na sytuację. Przegląd celów daje możliwość ponownej oceny priorytetów w życiu. Możesz zacząć od zadania sobie następujących pytań: w jaki sposób moje interakcje z tą osobą służą moim ogólnym celom życiowym? Co te interakcje wnoszą do mojej ścieżki rozwoju osobistego? Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są zadowalające, być może nadszedł czas, aby zakwestionować swoje relacje z tymi osobami. Skup się jednak na rzeczach, na których naprawdę ci zależy w swoim życiu. Skieruj swoją energię na działania i relacje, które naprawdę cię ekscytują i spełniają. Przekierowując czas spędzony z destrukcyjnymi ludźmi na te cenne obszary, możesz osiągnąć większe pozytywne wyniki i osobistą satysfakcję. Upewnij się także, że przez cały ten proces pozostajesz w zgodzie ze swoimi osobistymi wartościami. Określ swoje wartości i kształtuj swoje decyzje zgodnie z tymi wartościami. Dzięki temu każda decyzja, którą podejmiesz, przybliży cię o krok do długoterminowych celów i zredukuje niepotrzebne źródła stresu w twoim życiu. Wreszcie, przegląd celów zachęca cię do prowadzenia bardziej świadomego i celowego życia.
Dzięki temu będziesz mógł podejmować jaśniejsze i bardziej zdecydowane decyzje zarówno w codziennych, jak i ważnych życiowych wyborach. Ta metoda nie tylko zmniejsza wpływ irytujących ludzi na Twoje życie, ale także pomaga Ci stać się szczęśliwszą i bardziej usatysfakcjonowaną osobą. Przejdźmy teraz do naszej siódmej metody zwanej Udoskonałaj się i zbadajmy, jaką rolę w tym procesie może odegrać rozwój osobisty. Metoda 7. Popraw się. Rozwój osobisty jest kamieniem węgielnym filozofii stoickiej i ma ogromne znaczenie w kontaktach z irytującymi ludźmi. Doskonalenie siebie pozwala reagować na wyzwania w silniejszy i lepiej przygotowany sposób. Samodoskonalenie zaczyna się od zwiększenia samoświadomości. Poznaj swoje mocne i słabe strony i wykorzystaj tę wiedzę jako dźwignię osobistego rozwoju. Na przykład, jeśli zdasz sobie sprawę, że masz słabą cierpliwość, możesz podjąć świadomy wysiłek, aby poprawić się w tym obszarze. Nauczenie się cierpliwości sprawi, że będziesz bardziej odporny w interakcjach z irytującymi ludźmi. Dodatkowo podążanie ścieżką ciągłego uczenia się i doskonalenia poprawia ogólną jakość życia, a także radzenie sobie z trudnymi ludźmi w swoim życiu. Zdobywaj nowe umiejętności, ucz się z różnych perspektyw i poszerzaj swoją wiedzę. Ten proces nie tylko sprawi, że będziesz lepiej wyposażoną osobą, ale także sprawi, że będziesz bardziej elastyczny w obliczu trudnych sytuacji. Kolejnym ważnym aspektem rozwoju osobistego jest inwestowanie w siebie. Inwestując we własne zdrowie, edukację i dobre samopoczucie, możesz prowadzić szczęśliwsze, zdrowsze życie, a także chronić się przed niewygodnymi sytuacjami. Na przykład regularne ćwiczenia lub ćwiczenia technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, mogą ułatwić radzenie sobie ze stresem i pomóc w prowadzeniu bardziej pozytywnego życia. Wreszcie rozwój osobisty pozwala żyć w zgodzie z własnymi wartościami. Wyznaczaj cele zgodne z Twoimi wartościami i podejmuj kroki, aby je osiągnąć. Ten proces sprawi, że Twoje życie stanie się bardziej znaczące i satysfakcjonujące, a jednocześnie zmniejszy skutki irytujących ludzi. Przejdźmy teraz do naszej ósmej metody zwanej Skoncentruj się na pozytywach i przeanalizujmy, jak możemy dostrzec pozytywy w obliczu trudności. Metoda 8. Skoncentruj się na pozytywach. Filozofia stoicka zachęca nas do dostrzegania pozytywnych aspektów w obliczu trudności i niewygodnych sytuacji. Takie podejście pomaga zmniejszyć wpływ negatywnych sytuacji na nas i zwiększa naszą ogólną satysfakcję z życia. Koncentrowanie się na pozytywach oznacza szukanie możliwości poprawy w każdej sytuacji. Na przykład, gdy musisz pracować z irytującym współpracownikiem, możesz potraktować to jako okazję do poprawy swojej cierpliwości, empatii i umiejętności komunikacyjnych. Takie sytuacje mogą być ważnymi kamieniami milowymi na Twojej drodze do samodoskonalenia. Wdrożenie tej metody może wymagać wprowadzenia niewielkich zmian w codziennych nawykach. Na przykład zapisywanie pozytywnego wydarzenia, którego doświadczyłeś pod koniec każdego dnia, może pomóc skupić umysł na pozytywnych doświadczeniach. Ta praktyka pomoże Ci z czasem uzyskać bardziej pozytywne nastawienie. Staraj się także dostrzegać pozytywne strony innych. Jest to szczególnie przydatne w interakcjach z wymagającymi ludźmi. Każdy ma mocne strony, a docenianie tych mocnych stron często tworzy bardziej pozytywną dynamikę w związkach. Dostrzeganie i docenianie dobrych rzeczy w ludziach sprzyja wzajemnemu szacunkowi i zrozumieniu. Dostrzeganie pozytywnych aspektów pomaga również zachować nadzieję w trudnych sytuacjach. Zamiast rozpaczać z powodu napotkanych trudności, dostrzeżenie lekcji, jakie można wyciągnąć z każdej sytuacji i kroków, które należy podjąć, ułatwi Ci radzenie sobie z trudnościami życiowymi. Ostatecznie skupienie się na pozytywach pozwala zachować odporność i nadzieję w obliczu nieuniknionych wyzwań życia. Takie podejście pozwala nie tylko radzić sobie z irytującymi ludźmi, ale także prowadzić szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Przejdźmy do naszej dziewiątej metody zwanej Unikaj reaktywności, podczas której sprawdzimy, jak nauczyć się dawać świadome i wyważone odpowiedzi zamiast natychmiastowych reakcji emocjonalnych. Metoda 9. Unikaj reaktywności. W filozofii stoickiej unikanie reaktywności jest istotną częścią rozważnego i wyważonego życia. Udzielanie świadomych i przemyślanych odpowiedzi, a nie odruchowych reakcji emocjonalnych, pozwala nam zachować spokój i kontrolę w interakcjach z zakłócającymi spokój ludźmi. Reaktywność jest często wywoływana przez silne emocje, takie jak stres, złość lub frustracja. Kiedy dajemy się wciągnąć w te emocje, często możemy działać w sposób, który pogarsza sytuację lub którego żałujemy.
Natomiast reagowanie zamiast reagowania pozwala nam dokładnie ocenić sytuację i znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie. Aby wdrożyć tę metodę, ważne jest, aby rozpoznać wyzwalacze emocjonalne. Wiedza o tym, które sytuacje sprawiają, że jesteś zły, zestresowany lub zdenerwowany, jest pierwszym krokiem do radzenia sobie z tymi emocjami. Kiedy już rozpoznasz swoje wyzwalacze, możesz opracować techniki uspokojenia tych emocji. Na przykład, jeśli podczas kłótni zaczniesz się złościć, możesz się uspokoić, biorąc głębokie oddechy lub idąc na krótki spacer. Tego typu aktywność fizyczna zmniejsza obciążenie emocjonalne i pomaga myśleć bardziej logicznie. Zamiast reagować na drugą osobę, oceń jej słowa i działania obiektywnie. Dzięki temu możesz uniknąć odbierania sytuacji osobiście i zareagować bardziej konstruktywnie. W ten sposób można zapobiec lub przynajmniej złagodzić ewentualny konflikt. W związku z tym unikanie reakcji jest ważną częścią stoickiego stylu życia. Takie podejście pomaga nie tylko radzić sobie z irytującymi ludźmi, ale także prowadzić bardziej zrównoważone i szczęśliwe życie. Przejdźmy teraz do naszej 10. i ostatniej metody zwanej najlepszą komunikacją i zbadajmy, jak ważne jest bycie jasnym i uprzejmym w radzeniu sobie z niewygodnymi sytuacjami. Metoda 10. Mistrzowska komunikacja. Ostatnim zaleceniem filozofii stoickiej jest rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji. W kontaktach z osobami zakłócającymi spokój jasna i uprzejma komunikacja zapobiega nieporozumieniom i minimalizuje możliwe konflikty. Opanowanie komunikacji oznacza wyrażanie się jasno i zwięźle. Aby wyrazić się jasno, ważne jest uporządkowanie swoich myśli i upewnienie się, że druga osoba cię rozumie. Najpierw ustal, jaki jest twój główny cel komunikacji. Kiedy już masz ten cel wyryty w umyśle, odpowiednio ukształtuj swój przekaz. Kluczem do skutecznej komunikacji jest także empatia i próba zrozumienia drugiej osoby. Komunikowanie się poprzez uwzględnienie uczuć i punktu widzenia drugiej strony pomaga w nawiązaniu bardziej harmonijnych i konstruktywnych relacji. Jest to szczególnie ważne w interakcjach z osobami wymagającymi lub zakłócającymi spokój. Grzeczność i szacunek są niezbędne w każdej komunikacji. Utrzymywanie uprzejmej i pełnej szacunku postawy, szczególnie w kontaktach z trudnymi sytuacjami i trudnymi ludźmi, ukazuje cię w bardziej pozytywnym świetle i zachęca do wzajemnego szacunku. Ludzie często reagują bardziej konstruktywnie i pozytywnie, gdy wita się ich z życzliwością i szacunkiem. Wreszcie ogromne znaczenie ma także cierpliwość w komunikacji. Cierpliwość w procesie komunikacji, zwłaszcza podczas nieporozumień, pozwala lepiej zarządzać sytuacją i skutecznie rozwiązywać konflikty. Otwiera to drzwi do wzajemnego zrozumienia i kompromisu. Jasna i uprzejma komunikacja jest podstawą sukcesu w każdym związku, nie tylko w radzeniu sobie z irytującymi ludźmi. Rozwijanie tych umiejętności umożliwi ci bycie bardziej skuteczną i szanowaną osobą w interakcjach społecznych oraz pomoże ci budować cenne relacje przez całe życie. Te 10 metod oferuje inteligentne sposoby radzenia sobie z irytującymi ludźmi, kierując się filozofią stoicką. Kiedy zaczniesz ćwiczyć, możesz zarówno zwiększyć swój osobisty spokój, jak i stworzyć zdrowszą dynamikę w trudnych relacjach. Nasze interakcje z irytującymi ludźmi są nieuniknioną częścią życia. Kierując się jednak filozofią stoicką, można sprostać tym wyzwaniom i zamienić je w szansę na rozwój osobisty. 10 metod, które omówiliśmy w tej serii filmów, pokazało ci nie tylko, jak postępować z takimi ludźmi, ale także sposoby na prowadzenie bardziej zrównoważonego i spokojnego życia. Stoicyzm zachęca do prowadzenia kontrolowanego, przemyślanego i zorientowanego na cel życia. Kiedy spotykamy niepokojących ludzi, nauki tej filozofii dają nam kluczowe umiejętności, takie jak kontrolowanie naszych reakcji emocjonalnych, podejście z empatią i opanowanie komunikacji. Umiejętności te prowadzą nas w innych obszarach życia i poprawiają ogólną jakość życia. Każdy z nas może skuteczniej radzić sobie z trudnymi sytuacjami i ludźmi, stosując zasady stoickie w swoim codziennym życiu. Zapewnia to nie tylko chwilową ulgę, ale także zapewnia długoterminowy spokój i satysfakcję. Wreszcie, bycie stoikiem to ciągły proces uczenia się i praktyki. Gdy zagłębisz się w tę filozofię, twoja zdolność radzenia sobie ze złożonością życia wzrasta, a twoje życie staje się bardziej znaczące i satysfakcjonujące. Chociaż spotkanie irytujących ludzi jest nieuniknione, to sposób, w jaki sobie z nimi radzimy, jest prawdziwym czynnikiem determinującym jakość naszego życia. Uzbrojeni w te informacje, masz narzędzia potrzebne do pokonania wyzwań, przed którymi stoisz w codziennym życiu.
Przyjmując zasady stoickie, możesz stworzyć bardziej harmonijne i udane relacje zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Każde wyzwanie jest okazją do nauki, a każda interakcja przyczynia się do naszego osobistego rozwoju. Stale doskonał się i bądź przygotowany na wszelkie wyzwania, jakie niesie życie.